Tak, wczoraj padła kamerka. Jedną zwolnicę mamy wyciągniętą. Tutaj leży gdzieś tam z tyłu. Wyciągnięty cały bęben. Szczęko trzymacz. Wszystko upaprane. Szczęki, wszystko pływało, pewnie cylinderek puszczał. Wszystko zlane, więc to do wymiany. Cylinderek, szczęki do wymiany. Pasy te od ręcznego chyba zostaną. Zobaczymy. Tu uszczelniacz na pewno idzie do wymiany. I co, robimy drugą stronę. Drugą stronę muszę rozebrać całkiem, bo tam jest walnięte łożysko na kole. Więc tam to rozbieramy całe. I później chyba wyjeżdża cała skrzynia z tyłem. O ile podniosę na żurawiu na bok, żeby można było to szlifować bez problemu. Taki jest plan. A jak wyjdzie, zobaczymy. Dobra, odkręcamy drugą zwolnicę. Dygnąć kluczem. 22. Z tamtej strony jest. Trzeba dygnąć kluczem. Później pójdzie. Bo na przegubie tracimy newtony. Ciągnąć. Dobra. Jeszcze jedno. Teraz możemy działać na przygubie.
podnosimy troszkę. Ostatnia śruba. Co myślicie, uda się? Mam nadzieję, że blok nie strzeli tamten, bo to cała skrzynia. Mamy go. Dobra. Chcemy odjechać. Mamy to. Jeszcze kawałek. Dobra, wyjeżdżamy. Powoli. Kawałek. Hola, hola, majster. Powoli. Dobra, opuszczamy na dół troszkę. Hola Meister, hola. Dobra. Gdzie go damy? Żeby nie pizgło w malucha. Tak, żeby mi nie przeszkadzał za bardzo. Tu go damy. Nie rozwal mi stolika. Tu go damy. Trzeba mu będzie coś podstawić. Dobra, niech już nie wisi. Yeah.
mamy bloczka, to mu podstawimy bloczka. Czy go odwrotnie? Później nie wyjadę tu z tą zwolnicą. Ściągamy konika. Węże mam już porobione zdjęcia. Ściągamy konia. Już jest poluzowane są śruby, tylko go podpiąć. Muszę bramę otworzyć. I jest rama. Co jeszcze? Główny, nie wąż, tylko główna rura doprowadzająca olej do tyłu. To dzisiaj wylatuje. Wylatuje rozdzielacz i szlifujemy. Dzisiaj powinienem skończyć to szlifować. Taka mała szlifiernia, pozamykane. Tutaj mam plandekę, którą można... zresztą zobaczycie później. Ją można rozłożyć tutaj na całym warsztacie, na całym garażu. Żeby mi się w tamtą stronę nie pyliło. Tak więc tu tylko zostaje taka mała przestrzeń. Tak to będzie wyglądać. Tu jest zasłonięte. I tu będzie zasłonięte i tam będzie brama otwarta i wydmuch na zewnątrz. Zobaczymy jak to będzie. No troszkę się tu napyli na pewno, ale... No nic nie zrobimy. Pogoda jest jaka jest, więc walczymy w ten sposób. Miało to już w piach, ale stwierdziłem, że tak, jak komuś oddam to kupa siana, a sam nie mam możliwości, tutaj nie będę piaskował, bo by był dopiero wtedy cyrk. Tak więc kątówka mała, papier ścielny lub szczotka i lecimy. Zobaczcie.